Mamy udowodnić, że jeżeli ortocentrum i środek ciężkości trójkąta znajdują się w jednym punkcie, to jest to trójkąt równoboczny. Mamy tu narysowany trójkąt i załóżmy, że ortocentrum i środek ciężkości tego trójkąta to ten sam punkt. Tak na szybko dla przypomnienia: ortocentrum to punkt, w którym przecinają się trzy wysokości trójkąta, a środek ciężkości to punkt, w którym przecinają się środkowe trójkąta. Czyli możemy założyć, że te trzy proste, albo właściwie odcinki, to zarówno wysokości, jak i środkowe, a ten punkt to zarówno ortocentrum, jak i środek ciężkości. Jeżeli założymy, że te odcinki to wysokości, to muszą one być prostopadłe do boków trójkąta. Czyli tu mamy dwa kąty proste, tu też mamy dwa kąty proste, i tutaj też mamy dwa kąty proste. A założenie, że są to środkowe, oznacza, że każda z nich przecina przeciwległy bok w połowie długości czyli, że ta długość jest równa tej długości, ta długość jest równa tej długości i ta długość jest równa tej długości. Można też powiedzieć, że w takim razie każdy z tych odcinków to również symetralna boku trójkąta. Czyli punkt ich przecięcia to nie tylko ortocentrum i środek ciężkości trójkąta, ale również środek okręgu opisanego. Okrąg opisany pominiemy sobie, bo do odpowiedzi na postawione pytanie nie będzie nam potrzebny. Zaznaczyliśmy na rysunku wszystko, co mogliśmy założyć w związku z postawionym pytaniem, chociaż jest to oczywiście o wiele więcej cech takiego trójkąta, zwłaszcza cech związanych ze środkiem ciężkości. Udowodnijmy teraz, że taki trójkąt musi być trójkątem równobocznym. Oznaczmy sobie jeszcze wierzchołki i punkty przecięcia A, B, C, D, E i F i środek ciężkości G. I przyjrzyjmy się na początek trójkątowi AFG i trójkątowi EFG. Porównajmy je ze sobą: AFG i EFG. Na pewno mają boki EF i AF przystające. I kąt EFG jest taki sam jak kąt AFG. Obydwa kąty mają 90 stopni. I obydwa te trójkąty mają wspólny bok FG, to jest ich wspólny bok, czyli mają przystający kąt i boki będące ramionami tego kąta również są przystające. Czyli na podstawie cechy przystawania trójkątów bok, kąt bok, wiemy, że te dwa trójkąty są przystające. Możemy dokładnie takie samo rozumowanie przeprowadzić dla wszystkich par trójkątów, które mają wspólny bok i przy nim kąt 90 stopni. Każda para takich trójkątów to trójkąty przystające czyli trójkąt EDG jest przystający do trójkąta CDG, również na podstawie cechy przystawania trójkątów bok, kąt bok i tak samo trójkąt CBG jest przystający do trójkąta ABG. Całkiem ciekawie wyszło. Wiemy, że jeżeli dwa trójkąty są przystające, to wszystkie boki i wszystkie kąty jednego trójkąta są przystające do odpowiednich boków i kątów drugiego trójkąta. Czyli jeżeli zaznaczymy sobie ten kąt, to odpowiadający mu kąt w trójkącie AFG musi mieć tę samą miarę, też zaznaczymy go na niebiesko. Ten kąt zaznaczymy sobie na fioletowo. Odpowiadający mu kąt w trójkącie AFG musi mieć tę samą miarę, też zaznaczymy go na fioletowo. Wiemy również z własności kątów wierzchołkowych, że kąty AG F i DGC mają takie same miary, bo są to kąty wierzchołkowe. Powiedzieliśmy przed chwilą, że trójkąty CDG i EDG są przystające, więc odpowiadające ich kąty w obydwu trójkątach muszą mieć takie same miary, czyli ten kąt i kąt EDG mają takie same miary. I znowu możemy do tego kąta poszukać kąta wierzchołkowego. To będzie ten kąt i będzie miał taką samą miarę, fioletową miarę. I dla kąta EGF, kątem wierzchołkowym jest kąt CGB, więc też musi mieć miarę fioletową. No i korzystając z własności trójkątów podobnych i tego, że odpowiednie ich kąty mają takie same miary, pokazaliśmy, że wszystkie te środkowe kąty mają takie same miary, są przystające. Przyjrzyjmy się teraz wszystkim tym sześciu trójkątom, na które został podzielony trójkąt ACE. Wszystkie one mają kąt prosty, wszystkie one mają kąt fioletowy, a zatem trzecim kątem każdego z nich jest kąt o mierze 180 stopni minus 90 stopni minus fioletowy stopni minus miara kąta zaznaczonego na fioletowo. Albo upraszczając, 180 minus 90 to 90, czyli miara tego kąta to 90 stopni minus miara kąta fioletowego. I tyle właśnie wynosi miara kąta, który tu zaznaczyliśmy na niebiesko. Niebieski to 90 stopni minus fioletowy. W każdym z tych trójkątów musi być tak samo. W każdym z nich trzeci kąt to kąt niebieski. Ten kąt to 180 stopni minus 90 stopni minus fioletowy, czyli miara zaznaczona na niebiesko. Generalnie, jeżeli znamy dwa kąty w trójkącie, to znamy też trzeci, bo suma wszystkich trzech kątów wewnętrznych w trójkącie, w każdym trójkącie, to 180 stopni. Wszystkie te trójkąty mają jeden kąt równy 90 stopni, wszystkie mają kąt zaznaczony na fioletowo i wszystkie muszą mieć taki sam trzeci kąt kąt o mierze zaznaczonej na niebiesko. I widzimy teraz, że jeżeli spojrzymy na kąt EAC, ma on miarę taką samą jak dwa kąty niebieskie, to jest on przystający do kąta ACE, znowu dwa niebieskie. I jest on przystający do kąta CEA, który również ma miarę dwóch kątów niebieskich. No i mamy trójkąt, którego wszystkie trzy kąty wewnętrzne są przystające czyli to jest trójkąt równoboczny. Każdy z tych kątów to 60 stopni. A udowodniliśmy wcześniej w poprzednich filmach, że jeżeli wszystkie trzy kąty wewnętrzne trójkąta mają takie same miary, to wszystkie trzy boki trójkąta mają takie same długości.